Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry moim wspaniałym gościom. Witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Dorota Mirska, jestem dziennikarką, menedżera zdrowia i mam dzisiaj ogromną przyjemność i zaszczyt poprowadzić panel zatytułowany Wypalenie zawodowe kadr medycznych. Drodzy Państwo, osoby pracujące w zawodach medycznych, odpowiedzialne za ludzkie życie, na co dzień mające do czynienia zagrożeniem tego życia, są w sposób szczególnie narażony na wystąpienie silnego i przewlekłego stresu, traumy, a w konsekwencji są też zagrożeni wypaleniem zawodowym. Według badań przeprowadzonych w 2018 roku 42% lekarzy potwierdziło, że odczuwa skutki wypalenia zawodowego, a 23% zmaga się z depresją. Ale widzimy ogromny wzrost tego problemu, ponieważ w 2023 roku już 52% respondentów zadeklarowało poczucie wypalenia, a do depresji przyznało się 25%. I co bardzo ciekawe, to właśnie nie osoby pracujące przez długi czas w szpitalach czy w przychodniach są najbardziej narażone na to wypalenie, tylko młodzi ludzie. Kolejne badanie wykazało, że ponad 70% rezydentów przejawia właśnie objawy wypalenia. I to jeszcze nie wszystko, ponieważ medycy rzadko przyznają się przed sobą i przed innymi do tego problemu i nie szukają pomocy psychologicznej. Chcemy się dowiedzieć tutaj, dzięki Państwu, dlaczego i w jaki sposób będziemy mogli pomóc. Jako pierwszą poproszę panią doktor, ja przepraszam, jeszcze przedstawię tej moich wspaniałych gości, przepraszam. Są ze mną jako przedstawicielka Ministerstwa Zdrowia pani wiceminister Urszula Demkow, pan profesor Janusz Heitzman, psychiatra, wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, kierownik Kliniki Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, pan dr Mateusz Kowalczyk, psychiatra, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, dr Klaudiusz Komor, kardiolog, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, dr Sławomir Murawiec, redaktor naczelny czasopisma naukowego Psychiatria oraz członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, pani dr Mariola Kosowicz, psychoonkolog, kierownik poradni zdrowia psychicznego w Instytucie Onkologii w Warszawie, pani dr Magdalena Flaga-Łuczkiewicz, która kieruje poradnią zdrowia psychicznego dla lekarzy i studentów medycyny, jest też pełnomocniczką do spraw zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Pani Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Pan Władysław Krajewski, wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL. Pani Urszula Szebowicz, prezes Fundacji Nie Widać Po Mnie. Przedstawiłam, mam nadzieję, wszystkich. Jak widać, jest to temat bardzo ważny, bo zebrało się nas tutaj mnóstwo osób. I chciałabym zadać pierwsze pytanie pani dr Marioli Kosowicz, która pracuje z lekarzami, onkologami, prowadzi pani dla lekarzy szkolenia. Czy rzeczywiście widzi pani u siebie z praktyki wzrost tego problemu wypalenia zawodowego u siebie w gabinecie, czy to się zaczęło może po pandemii, czy to się w jakiś sposób zmienia? Dzień dobry, bardzo serdecznie Państwa witam. Dziękuję za zaproszenie. Szkolę lekarzy od ponad 20 lat. To się bardzo zmienia, również właśnie jeśli chodzi o komunikację i o wypalenie zawodowe. To się zmienia dlatego, że świat się zmienia. To nie tylko dlatego, że jesteśmy lekarzami, ale świat się zmienia w takim znaczeniu, że jest coraz więcej oczekiwań od ludzi, którzy właśnie pracują w takich zawodach medycznych. Jest duży pośpiech w ogóle w życiu, ale myślę, że pandemia też bardzo się nam tak naprawdę gdzieś do tego przyłożyła. Ja pamiętam sama siebie i wielu moich kolegów, którzy mówili, że nigdy w życiu nie byliśmy tak zmęczeni, jak wtedy wychodząc ze szpitala. Naprawdę nigdy. Ja pracuję już bardzo wiele lat. Więc bardzo się to zmienia. Zmienia się również to, że kiedyś zakładaliśmy, nawet były takie badania, że starsze osoby, które mają już jakieś tam ileś lat przepracowane, ponad 15, kiedyś się mówiło 20, a dzisiaj mamy bardzo młodych ludzi, którzy się zgłaszają, ja robię im też testy, w czasie spotkań nawet robimy sobie testy, jak się czują i co się w ogóle dzieje w tym ich psychicznym stanie. Faktem jest, że wszystko sobie tłumaczymy, zaczynamy sobie w tym momencie jakby normalizować pewien stan zmęczenia.
zmęczenia. I mówimy, że nie ma dzisiaj osób niezmęczonych. Ja akurat reprezentuję takie środowisko, które jest bardzo obciążone cały czas gdzieś granicą życia i śmierci pacjentów. Więc to jest jeszcze bardziej specyficzna praca, która wymaga ogromnego wysiłku psychofizycznego. Ale też to, co jest najtrudniejsze, to to, że te kadry nie mają takiej pomocy psychologicznej, jak na przykład jest na świecie. Nie mamy grup Balinta, które byłyby takie po prostu przypisane we wszystkich szpitalach. I o tym mówimy. Nie wiem, czy by przychodzili, bo kiedyś próbowaliśmy to robić, ale to ponad 20 lat temu. Myślę, że życie się bardzo zmieniło. Więc tak, widzę wzrost, bardzo dużo młodych lekarzy przychodzi, mówi o zmęczeniu. Mówią również o czymś, co często pomijamy, bo to nie tylko system, w sensie ilości pacjentów, tego, co musimy wypełnić, biurokracja, o której mówią lekarze, ale przede wszystkim mówi się również o pewnych predyspozycjach, czyli takich czysto osobowościowych. Zawsze mówię, staram się w jakiś sposób pokazać, że możemy tak naprawdę na różne sytuacje gdzieś się mogą nas spotkać i ważne jest, jak my sobie z nimi radzimy. I to jest ogromny problem, bo to, że my mówimy, że jest wypalenie, to my wszyscy wiemy. I jesteśmy w różnych zawodach bardzo zmęczeni. Tylko chcielibyśmy mówić w tym momencie, że to nie jest tak, że wszyscy lekarze, na przykład onkolodzy, się wypalają, bo tak nie jest. Więc mnie jako klinicysty bardzo interesuje w tym momencie, jakie zmienne prowadzą do tego, na jaki grunt pada w tym momencie taki problem na przykład zmęczenia, jaki my ponosimy każdego dnia. Ja bym tutaj miała pytanie do pana profesora Heitzmana, ponieważ zapoznałam się z pana materiałami, którymi szkoli pan lekarzy i wypisuje pan tutaj takie podstawowe typy najbardziej narażone na wypalenie. I są to pracoholik, superbohater, perfekcjonista i samotny jeździec. I czy takich lekarzy jest większość? To pierwsze moje pytanie. I drugie jeszcze, kolejna rzecz, z danych statystycznych wynika, że 1 na 5 lekarzy przyznaje, że cierpi na depresję, a 1 na 10 rozważa samobójstwo, ale większość z nich nie szuka pomocy w ogóle u specjalisty. Czy rzeczywiście syndrom superbohatera tutaj widać wśród lekarzy? Na pewno tak, jest to wynik i to dotyczy też rezydentów. Dlaczego coraz młodsi lekarze czują się wypaleni? Bo czym jest wypalenie? Mówimy wypalenie, musimy wiedzieć, że jest to kwestia kryzysu odporności psychicznej, fizycznej i emocjonalnej. W tych trzech obszarach mamy jakiś deficyt. Dlaczego młodzi ludzie? Bo cały czas ich uczymy tego, że mają być najlepsi, że nie mogą pokazać swojej, że w każdej sytuacji trudnej muszą próbować rozwiązywać każdy problem. W związku z tym stąd bierze się ten superbohater, który w pewnym momencie zatraca proporcje pomiędzy koniecznością pracy, a koniecznością również wypoczynku. Że w pewnym momencie na to wypalenie zawodowe nie wpływa tylko obciążenie pracą, stała konfrontacja ze śmiercią, codzienne obcowanie z trudnymi sytuacjami, z rodzinami pacjentów, w tym trzeba mówić o często bardzo trudnej sytuacji. Ja bardzo się cieszę, pani Krystyna jest z nami tutaj, bo ja się wypowiadam nie tylko w imieniu lekarzy, ale przede wszystkim wszystkich pracowników medycznych, służby zdrowia, gdzie pielęgniarki też mają ogromny ten zespół wypalenia. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że każdy pracownik medyczny nie może okazać czegoś takiego, co gdzieś czasami w innych zawodach jest dopuszczalne, a mało się narobić, a dużo zarobić. Tutaj wynagrodzenie jest niezwykle istotne dla pracowników medycznych, ale my nie możemy sobie pozwolić na odejście od zaangażowania w pracę, bo za tym kryje się życie człowieka. W związku z tym kwestia niezwykle istotna, która za tym się kryje, że im większy zespół wypalenia, tym gorsze samopoczucie pacjenta. To się bezpośrednio przekształca na gorszy stan pacjenta, na narażenie jego na większą drogę do zdrowia. Prawda? Lekarz wyczerpany nie jest w stanie proponować czegoś, co jest związane i z edukacją zdrowotną, i z profilaktyką, i wreszcie narasta coś takiego jak zespół demoralizacji lekarskiej, że w pewnym momencie pacjent zaczyna denerwować lekarza, pacjent zaczyna denerwować pielęgniarkę i jeżeli czuje, że pacjenci cię męczą, to od razu idź na urlop. To jest taka pierwsza podstawowa zasada.
Ale przecież to wypalenie zawodowe to nie jest związane tylko z koniecznością pracy przy łóżku chorego. To jest kwestia wielu, wielu aspektów, bo tutaj przede wszystkim mówimy obciążenie pracą administracyjną, która jest czasami zupełnie czymś innym niż praca lekarza, że jest tutaj zła organizacja pracy, że tutaj są złe relacje pomiędzy przełożonym a podwładnym. Bardzo często takie, które najbardziej wyczerpują. Z pacjentami sobie poradzę, ale ze złą szefową czy złym szefem, no jest mi bardzo trudno. I jeżeli taki lekarz pracoholik, który bierze każdy dyżur, jeżeli lekarz perfekcjonista, ja muszę się zawsze kształcić, być najlepszym, idzie do pracy, to w pewnym momencie on wychodzi z tej pracy tak zmęczony, że rozwala się jego życie rodzinne, nie ma oparcia, nie ma wypoczynku i równocześnie szuka źródeł pomocy dla siebie. Gdzie tą pomoc znajduje? Bardzo często w alkoholu, w narkotykach, jest niewyspany, a brakuje czego? Wypoczynku. Brakuje również tego, o czym mówiliśmy tutaj z panią, bo prowadziłem również szkolenia na Kongresie Onkologów nie tak dawno, przecież w 2023 roku prowadziliśmy warsztat, jak sobie radzić z tym, co zrobić, żeby pogodzić te wszystkie wymagania od pracownika medycznego i równocześnie, żeby dbać o siebie. Ja mam pytanie do pani minister. Pani minister, ale nie jako ministra, tylko jako lekarza. Pracowała pani jako lekarka przecież i w Instytucie Kardiologii, miała pani staż w Klinice Chorób Płuc, więc doskonale pani zna to środowisko i chciałam zapytać o pani zdanie, jak pani widzi ten problem wypalenia zawodowego lekarzy? Bardzo dziękuję. Rzeczywiście, jeżeli pyta mnie pani jako lekarza, jako pracownika medycznego, prawda, to ja myślę, że to wypalenie jest takim wynikiem zderzenia marzeń i wyobrażeń z rzeczywistością. Mamy, jak wchodzimy do tego zawodu, pielęgniarka kończy szkołę i wydaje się, że będzie miała taką piękną pracę, będzie pomagała ludziom, będzie ich koiła ból i cierpienie i będzie takim aniołem, prawda? A tutaj przychodzi twarda rzeczywistość. Pacjenci nie są zawsze aniołami. Trzeba biegać, trzeba dźwigać, trzeba, prawda, być nieraz oplutym, prawda, nie zawsze to jest takie miłe i piękne. I to zderzenie bywa bardzo brutalne. I tutaj, tak jak pan profesor powiedział, że cechy osobowości też są bardzo istotne, tacy marzyciele, prawda, którzy idealizują ten zawód, będą mieli trudniej. Osoby, które wchodzą z pewną dozą realizmu i takim nastawieniem, że może być trudno, no to jest im pewnie łatwiej się do tych realiów dopasować. Generalnie uważam, że wypalenie zawodowe ma bardzo negatywny stosunek i impact na opiekę nad pacjentem, co jest tutaj w tych naszych zawodach medycznych o tyle ważne, że my nie pracujemy z maszyną, tylko z człowiekiem, prawda? Więc taka depersonalizacja, która się pojawia jako skutek wypalenia zawodowego, która prowadzi do takich cynicznych postaw, do uprzedmiotowienia pacjenta, do negatywnych zachowań w stosunku do pacjenta, jest, prawda, ogromnie takim negatywnym czynnikiem i dlatego, biorąc pod uwagę zjawisko wypalenia zawodowego, trzeba brać pod uwagę nie tylko samego medyka, ale także jego pacjentów. I tutaj się kłaniają różnego typu formy wytchnieniowe, prawda, i urlopy, i takie możliwości, które pewnie powinniśmy mieć w tych zawodach, żeby czasami się czasami tą pracę przerwać. Ja osobiście to mam taki sposób, że w każdej pracy, także jak zostałam wiceministrem zdrowia, to też miałam jakieś wyobrażenia o tej pracy. Rzeczywistość okazała się inna. I ja po prostu, ja wiem, kiedy mi się zapala czerwona lampka i muszę sobie powiedzieć stop. Tak jak tutaj u państwa mam 3 sesje, to ja sobie przeanalizowałam, czy ja dam radę. Prawda? Najwyżej jednej zrezygnuję, prawda? Powiem państwu, dam radę 2, trzeciej nie dam rady, jadę do domu, przykrywam się kołdrą razem z głową i obkładam się kotami.
Bo to prawda, to co jeszcze męczy w tym pracując w systemie ochrony zdrowia, to jest kontakt z bardzo dużą liczbą ludzkich twarzy. My jesteśmy tak skonstruowani, że na ludzką twarz bardzo reagujemy. Jak widzimy bardzo wiele twarzy, to jesteśmy tacy przebodźcowani, mamy za dużo wrażeń, bo każde oczy człowieka, w które się wpatrujemy, są dla nas takim intensywnym bodźcem. Więc jak tych bodźców jest za dużo, prawda, to musimy odpocząć. Więc każdy powinien sobie taki hamulec wewnętrzny włączyć w pewnym momencie i okej, teraz przerwa, prawda, teraz stop. Oczywiście, że są też czynniki zewnętrzne, na które powinien zwracać może też uwagę legislator, prawda, jako Ministerstwo Zdrowia, na warunki pracy, prawda, na to, żeby medycy czuli się bezpieczni. Pielęgniarka na oddziale psychiatrycznym, ona musi się czuć bezpieczna, bo tam ten pacjent może stanowić bardzo wielkie zagrożenie, prawda, bo może nagle wybiec, prawda, i wywalić drzwi i, prawda, ta krucha pielęgniarka, co ona zrobi, prawda, więc tutaj i to bezpieczeństwo, brak nadmiernych obciążeń, prawda, te zejścia po dyżurze. Ja uważam, że to jest duże dobrodziejstwo. Jak byłam młodym lekarzem, nie było tego. I czy człowiek dyżur przespał, czy go nie przespał, musiał zostać, prawda, w tej pracy i dalej swoje obowiązki wykonywać. Więc tutaj stworzenie takich warunków pracy i tutaj się w to wpisuje też adekwatne wynagrodzenie. To wszystko razem tworzy taką, prawda, taką otoczkę, gdzie ten medyk ma się czuć bezpiecznie. No i jeszcze stary, dobrze zakorzeniony w medycynie mobbing, prawda, z góry do dołu idąca kolejność dziobania, prawda, gdzie profesor całe życie, zanim doszedł, to był dziobany, no to teraz musi oddziobać swoje, prawda. Więc generalnie bardzo trzeba na to zwracać uwagę, jak ktoś siada, im wyższy stołek, tym trzeba bardziej być wrażliwym na to, że tam niżej jest człowiek, którego można skrzywdzić. To tyle chyba, bo myślę, tyle Państwa jest, że... Dobrze, ja tak kolejne pytanie właśnie wiąże się z tym, co powiedziała Pani Minister. Pytanie do Pana doktora Klaudiusza Komora. Pan jest kardiologiem i w ogóle napisał Pan pracę doktorską dotyczącą przewlekłego stresu, który obciąża nadmiernie układ krążenia i doprowadza do dramatycznych konsekwencji. Wiemy, że wypalenie jest związane właśnie z tym nadmiernym stresem. I z Pana badań wynikło, że czas życia lekarzy w porównaniu do innych grup zawodowych jest zdecydowanie krótszy. Jakie specjalizacje są najbardziej narażone właśnie na ten silny i długotrwały stres? Czy mógłby Pan nam powiedzieć coś na ten temat? Tak, rzeczywiście to jest bardzo ciekawy wniosek, który się udało wysunąć. Co prawda w Polsce wtedy, kiedy te badania prowadziłem, nie było jeszcze medycyny ratunkowej jako takiej specjalizacji popularnej, więc nie mamy tutaj danych dotyczących medycyny ratunkowej, a powszechnie wiadomo, że anestezjologia i medycyna ratunkowa to są takie najbardziej obciążone stresem specjalizacje lekarskie. I analizując grupy lekarzy i lekarek ze wszystkich specjalizacji, okazało się, że powszechnie wiadomo, że osoby z wyższym wykształceniem żyją dłużej niż średnia w społeczeństwie, tak? No wiadomo, zdrowszy styl życia, wiedza o prewencji, wiedza o chorobach, lepsze warunki bytowe. Natomiast okazało się, że w przypadku, o ile w przypadku mężczyzn, lekarzy i dentystów, rzeczywiście średnia długość życia ich we wszystkich specjalizacjach była nieco wyższa niż w społeczeństwie ogólnie, czyli w większości osób z niższym wykształceniem, to w przypadku anestezjologów okazało się, że nie ma tej zależności. Czyli anestezjolodzy żyją krócej niż wszystkie inne specjalizacje lekarskie wśród mężczyzn. Wśród kobiet to wygląda jeszcze ciekawiej, ponieważ okazało się, że tak naprawdę cztery specjalizacje z tych badanych, a mianowicie to były choroby wewnętrzne, o dziwo, anestezjologia, neurologia i psychiatria, to były cztery dziedziny, w których długość życia kobiet była niższa niż średnia w społeczeństwie. Porównując natomiast wszystkie te specjalizacje między sobą, okazało się, że kobiety anestezjolożki żyją zdecydowanie najkrócej ze wszystkich innych specjalizacji. No i jaki z tego wniosek? No wniosek jest taki, że właśnie nadmierne obciążenie przewlekłym stresem,
i ilością godzin pracy, czyli to, o czym tu było powiedziane. Dwie rzeczy, które dla lekarzy mają największe znaczenie, czyli ilość bez przerwy godzin w pracy oraz ten przewlekły stres, powodują, że nie tylko samo wypalenie zawodowe, ale również czas życia jest krótszy. I tutaj trzeba się bardzo nad tym zastanowić, jak tą sytuację można ewentualnie zmienić, ponieważ no, ciężko wymagać od lekarzy świadomego wyboru takich specjalizacji, w których nie tylko, że się będą więcej musieli pracować, to jeszcze będą żyli krócej, a w tych specjalizacjach niestety mamy największy niedobór. No, to jest poważny problem. Tutaj rozmawialiśmy z panem doktorem Mateuszem Kowalczykiem. Teraz będę miała do pana pytanie na temat filmu Bogowie. Pan profesor Heitzman powiedział o syndromie superbohatera. My możemy powiedzieć o syndromie Boga. W jaki sposób, skąd to się bierze u lekarzy? Czy to się zmienia na przestrzeni czasu? Mówił pan, że pana ojciec twierdzi, że nie bardzo się to zmieniło i w jaki sposób trochę się zmienia, bo już pan powiedział, że na studiach jakoś inaczej zaczyna się na to patrzeć. Zacznę może od końca, czyli od tego, czy coś się zmieniło, bo tak dyskutujemy tutaj nie tylko o samej definicji wypalenia zawodowego, ale też z czym ono się wiąże, jak się przekłada na nasze codzienne życie. Ja bym chciał troszeczkę optymizmu tutaj dodać, który zrodził się we mnie po naszym ostatnim uroczystym wręczaniu praw wykonywania zawodu i rozmowie z młodymi ludźmi, którzy teraz rozpoczynają staż. To są roczniki 9899, które teraz idą na staż i okazuje się, że oni już na naszym łódzkim UMEDzie od pierwszego roku mają zajęcia zarówno o wypaleniu zawodowym, jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu, zarówno temu, jak sobie radzić z emocjami, czyli zajęcia z psychologiem. I na przykład oni byli bardzo zdziwieni, jak ten staż rozpoczęli i na przykład na oddziale chirurgii, no czemu tam nie ma psychologa? Na przykład nie udała mi się operacja, mam różne negatywne emocje w sobie, nie chcę ich zabierać do domu, bo to się przełoży na moje samopoczucie w najbliższych dniach. Chciałbym mieć możliwość od razu przegadania tego i przerobienia kolokwialnie tego tematu. I byli bardzo zdziwieni, że czemu tego nie ma. Więc to chyba tego im nie dopowiedziano, że jednak tego nie ma. Natomiast bardzo byłem pozytywnie zbudowany tym, że ich myślenie idzie w tym kierunku, że oni są samoświadomi na tyle, że zdają sobie sprawę, że przeciwdziałanie temu wypaleniu już na tym etapie jest istotne, ponieważ wielokrotnie zdarzyło się też dyskutować. Niestety część bardziej doświadczonych kolegów stała na stanowisku przez lata, że nie ma czegoś takiego jak wypalenie zawodowe u młodych ludzi, bo czym oni mogą być zmęczeni. Niestety ja mogę powiedzieć, ja jestem akurat tak chyba patrząc po prelegentach tym ogniwem łączącym pokolenia, jestem idealnie chyba po środku, więc mogę powiedzieć, że ja ze swojego doświadczenia wiem, że koledzy i koleżanki, którzy ze mną kończyli studia te parę dobrych lat temu. Ja już wiem, że oni w momencie uzyskania tego dyplomu byli wypaleni i oni nawet tego nie ukrywali. Część z nich się nawet zdążyła przebranżowić przez ostatnią dekadę i nie są już lekarzami. I myślę, że moglibyśmy pewnie godzinami rozmawiać o tym, jakie są tego przyczyny. I byśmy pewnie nie doszli do jednego konsensusu. Poza tym wydaje mi się, że gro z nas wie, co jest powodem wypalenia zawodowego. Myślę, że to, co my jako lekarze powinniśmy wiedzieć, to wydaje mi się, że ja o tym ostatnio też miałem okazję mówić, w mojej ocenie taki współczesny lekarz musi być zarówno odważny, jak i odpowiedzialny. I ta odwaga to nie w rozumieniu jakiejś brawury, natomiast odważny jest też ten, który nie boi poznać się sam siebie. A wydaje mi się, że to jest bardzo duża nauka, która jest bardzo trudną nauką, ale poznanie siebie włącznie ze swoimi ograniczeniami jest chyba takim największym, nie tylko ograniczeniami, ale też tym, co mnie odstresowuje, co na mnie dobrze działa, czyli taka bardzo rozwinięta samoświadomość i wgląd w samego siebie jest dużym takim przydatnym bagażem, który bardzo pozwala nie zabierać pracy do domu, pozwala sobie uregulować pewne tematy w życiu prywatnym, tak żeby zarówno czerpać satysfakcję z tego życia zawodowego i wybierać sobie takie miejsca pracy i środowisko, które jest pozbawione albo w jak największym stopniu ma zminimalizowane czynniki predysponujące do tego wypalenia. I cieszy mnie właśnie w rozmowach z młodszym pokoleniem, że oni też nie boją się powiedzieć otwarcie, że to środowisko mi nie odpowiada. Tutaj szef niestety prezentuje postawy mobbingujące. Ja nie chcę tu pracować i nie boją się tego zmieniać. Jeszcze kilka lat temu to było nie do pomyślenia tak naprawdę i to nawet w moim pokoleniu. No, słyszeliśmy wielokrotnie ja na studiach, tak
było, ja tak przeszedłem taką drogę, to ty też taką drogę musisz przejść. I kończąc na tym, od czego pani zaczęła, czyli film Bogowie, jeden z moich ulubionych filmów, pani trochę mnie tu wywołała do tablicy tym tematem, ja go oglądałem ze swoim ojcem, który jest starym profesorem wamowcem i w momencie, kiedy padały tam różne słowa, na przykład takie, że panie kolego, w mojej klinice, to takie rzeczy to pan sobie zrobisz w dwóch przypadkach, albo jak umrę, albo jak przejdę na emeryturę, co na jedno wychodzi. To niestety takie słowa zarówno słyszał mój ojciec, mi się też takie rzeczy zdarzyło już usłyszeć. No i oczywiście to klasyczne, że noc jest normalnym dniem pracy, to chyba każdy jak tu siedzi, to się z tym spotkał i to praktykował. To akurat nie jest najzdrowsza postawa, ale jest po części wpisana w nasz zawód. Reasumując, bardzo się cieszę, że młodsze pokolenie słucha nas, takich debat jak ta, ale też wykonuje własną pracę u podstaw i jest tego świadome i właśnie nabywa coraz większej tej świadomości, bo to daje dużą nadzieję, że jak ja będę w wieku emerytalnym, to oni będą tym pokoleniem, które zmieni kształt tego systemu ochrony zdrowia. Tak jak my zmieniliśmy część dotyczącą płac, moje pokolenie, tak mam nadzieję, oni zmienią to dotyczące warunków pracy. Mam pytanie teraz do pani Magdaleny Flagi-Łuczkiewicz. Jedna trzecia pani pacjentów to są lekarze. I powiedziała pani w jednym z wywiadów, że od studiów wpaja się, że lekarz pracuje do upadłego. Teraz już widać, najmłodsze pokolenie wie, że powinno najpierw zapytać psychologa, co z tym zrobić, że się ktoś mu coś takiego wpaja. Że panuje kult pracoholizmu, że pomijane są potrzeby, że uczy się młodych ludzi, żeby pomijali własne potrzeby. Czy rzeczywiście tak dalej się dzieje i czy to jest przyczyna tego wypalenia? Znaczy, to jakby generalnie czynników jest dużo. Ja tu sobie wynotowałam też różne rzeczy, żeby się odnosić. Nie wiem, czy wszystko dam radę, ale a propos jeszcze studiów, no to nawet jeśli się mówi, by tam macie dbać o siebie i tak dalej, mają zajęcia, ale proszę państwa, nie da się zachorować na studiach medycznych i nie wypaść, nie stracić roku. To znaczy, jak dwa tygodnie zajęć się przepadnie, koniec, to już się nie zaliczy roku. Więc no, to jest tak, że ci ludzie tam, nie wiem, z okulach, w maseczkach, no cudawianki, bo oni po prostu nie mają prawa chorować, więc nawet jeśli mają zajęcia, to nadal postawa jest taka, że wy nie macie prawa w ogóle z własnym zdrowiem mieć cokolwiek. Więc ja myślę, że to jest, no oczywiście pewnie można rozmawiać, jak to załatwić, taką sprawę, co z tym w ogóle zrobić, ale na pewno tak jest, że ten przekaz jest od bardzo dawna i też jest tak, że to, co z nas czyni dobrych lekarzy w kontekście tego, jak fajnie mieć lekarza, który się bardzo troszczy, martwi, sprawdzi 5 razy badania, tak? Czyli to są takie cechy, które no, sprawiają, że jesteśmy dobrymi lekarzami, ale to jest broń obosieczna, bo to jest dla nas, im bardziej jesteśmy tacy skrupulatni, biorący odpowiedzialność, tym gorzej dla nas, tak? Czyli sens w tym, żeby jakąś równowagę w tym wszystkim znaleźć. Natomiast jeszcze a propos w ogóle tak ogólnie wypalenia, ja bardzo bym chciała, żeby to wybrzmiało, bo no oczywiście my możemy siedzieć tu i się zastanawiać, co jeszcze ci lekarze mają zrobić, na jakie szkolenia pójść, na jakie terapie pójść, co, jak tam zadbać o siebie, ale to w ogóle nie o to chodzi, bo wypalenie to nie jest ani wina, ani choroba człowieka. Człowiek jest tylko, ten indywidualny, konkretny człowiek jest tylko w jakimś sensie tym miejscem, gdzie to się objawi. To jest choroba całego systemu, warunków pracy. Nie da się wypalić bez kontekstu pracy. Nie istnieje coś takiego jak wypalenie bez tego kontekstu. WHO to jednoznacznie podkreśla i w związku z tym my głównie powinniśmy się zastanawiać nad tym, co zmienić systemowo. Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne też jednoznacznie mówi, że najskuteczniej jest interweniować i tu, to znaczy zmieniać system, stwarzać jak najlepsze warunki pracy w różnych zakresach, również systemową pomoc, taką dostępną, bo to nawet nie trzeba z niej korzystać, jak ona jest dostępna, wiemy, że można skorzystać z tego psychologa, to wcale niekoniecznie do niego trzeba się zwracać. I oczywiście indywidualne interwencje też i mówimy o tym, żeby, nie wiem, mam teraz na przykład zajęcie ze stażystami w ramach ich, to jest też zresztą staraniem samorządu lekarskiego, stażyści mają w tej chwili chyba drugi rocznik dopiero tych stażystów, mają zajęcia z komunikacji wypalenia, z profilaktyki wypalenia i ja im bardzo mówię, słuchajcie, wybierajcie specjalizację zgodnie z tym, kim jesteście, bo to, że w medycynie ratunkowej no, jest duży stres, to wiadomo, natomiast są też ludzie, którzy mają wysokie zapotrzebowanie na stymulację, tacy adrenalinowcy i taka osoba w takiej dziedzinie medycyny może się bardzo dobrze odnaleźć. I też Christina Maslach, która jest no, autorką tego najsłynniejszego takiego modelu wypalenia. Ona sama też po wielu latach badań jakoś no, trochę zrewidowała ten model, podkreślając, że to dopasowanie jest kluczowe, tak? Czyli że
główny problem w wypaleniu jest taki, że się pracuje za dużo albo że w tej pracy jest niedopasowane do tego, co, jakie są możliwości człowieka, generalnie człowieka, no bo wiadomo, że nie można pracować non-stop, nikt nie jest w stanie pracować non-stop, ale też danego człowieka, tak? Czyli to dopasowanie jest kluczowe i po to też jest to poznawanie siebie, o którym dr Kowalczyk mówił. No bo wtedy można wybrać specjalizację, która jest spójna z naszym temperamentem, z naszymi cechami. Temperament jest niezmienny, my się nie zmienimy u kogoś innego. Żadna terapia nie zmieni człowieka, który jest adrenalinowcem, w człowieka, który jest oazą spokoju, zen. No nie, to po prostu tak nie działa. I sens w tym, żebyśmy my poznali siebie i wybrali taką ścieżkę, gdzie będzie to dopasowanie możliwe najlepsze. A my tutaj siedząc powinniśmy się zastanawiać przede wszystkim, jak systemowo działać, żeby po prostu tych lekarzy, nie tylko lekarzy, my tak mówimy o lekarzach głównie, ale żeby po prostu zmieniać system na taki, który będzie zapobiegał wypaleniu, a nie mu sprzyjał. Właśnie, nadszedł czas. Pani Krystyna Ptok. Proszę powiedzieć, jak wypalenie zawodowe wygląda, jak już, ja wiem, jak pani słyszy słowo system, to się pani uruchamia, walczę. No, właśnie. Pielęgniarki po prostu i położne są przez system, naprawdę. Jesteśmy też tą grupą zawodową, która ma wysoki stopień, o ile chodzi o wypalenie zawodowe, 50%. I tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, kuluarowo, to sytuacja ta, o ile chodzi o to wypalenie zawodowe i czynniki, które je wywołują, jest podobna. Natomiast o ile chodzi o sytuację, która w danym okresie czasu, pani powiedziała tutaj profesor słusznie, że zmienia się rzeczywistość. Więc pokolenie sprzed 20 lat będzie mówiło o innych czynnikach, które wywoływały u nich wypalenie zawodowe. Ci, którzy są obecnie, będą mówili o innych czynnikach. Też zmieniają się pokolenia. Mówię, że te młodsze osoby może są mniej odporne niż starsze pokolenie na pewne sytuacje związane z życiem, z hamowaniem emocji. Każdy inaczej był od dziecka wychowywany, uczony. I powiem, że ten pęd do przodu, każdy ma być w tej chwili najlepszy, powoduje, że gubimy się trochę w tym współczesnym świecie i zaczynamy mieć coraz więcej tych problemów takich związanych z wypaleniem zawodowym, problemów psychicznych, z trudnością radzenia sobie ze stresem. Ale wrócimy do systemu ochrony zdrowia, bo właśnie organizacja pracy jest chyba tym kluczowym czynnikiem, który powoduje, że po pewnym okresie czasu jesteśmy podatni na to wypalenie zawodowe. Ja tu podkreślę braki w zatrudnieniu. Brak norm zatrudnienia zarówno dla lekarzy, pielęgniarki mają te normy, ale powiem, że to jest papierowa rzecz. Nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Brak możliwości wykorzystania swoich przerw w czasie pracy. Wiemy, o czym mówimy wszyscy. Jesteśmy w ciągłym pędzie, bowiem ciągle słyszymy, że szybciej, więcej, że coraz większe są potrzeby systemu, a z drugiej strony jako pracownicy słyszymy, że jesteśmy kosztem. Ja w każdej sytuacji podkreślam, że pracownik jest inwestycją dla zakładu pracy. Tak samo inwestycją jest sprzęt, to inwestycją są ludzie. I oni przede wszystkim powinni być świadomi sytuacji związanych ze stresem zawodowym, z niemożliwością wykonania pewnych zadań. Byłam ostatnio na wizycie w prywatnym gabinecie lekarskim u znajomego, który wcześniej pracował w publicznej ochronie zdrowia i mówi, ja mówię tak, no i jak tutaj jest? Powiem, inny świat, jak weszłam, inny świat. A on mówi, wiesz dlaczego ja tu jestem? Mówi, słuchaj, tutaj mój szef nie zbiera laurów za to, że nas poganiają i szybciej i więcej, bo trzeba wypracować coś. Tu ja przychodzę, zwróć uwagę. Mam komputer, który działa, klawiaturę, która pisze. No słuchajcie, tak mówił o tak prostych sprawach, z którymi my na co dzień
walczymy, bo się zawiesza system, nie możemy czegoś wysłać i potem jesteśmy zniecierpliwieni i pacjent staje się dla nas nie osobą, której chcemy udzielić pomocy, zrobić coś szybko, tylko on staje się w tym momencie dla nas przeszkodą, że właśnie mamy ten problem ze sprawozdawczością, a jeszcze czeka ten pacjent i właściwie nie ma zamiaru odejść, tak? Więc powiem, że przede wszystkim też sytuacja, którą nam funduje się w tej chwili, na przykład ja się muszę odnieść koniecznie do ustawy o najniższych wynagrodzeniach. Ona skłóciła ludzi i środowiska, a miała wpłynąć pozytywnie na to, miała nas docenić w zakresie wynagrodzeń, a spowodowała, że w zespołach interpersonalnych, w których działamy na rzecz pacjentów, wywołała konflikty. I chyba nie o to miało chodzić. Więc tu, jeśli mówimy o wypaleniu zawodowym i o tym, co ono niesie ze sobą dla nas jako osób pracujących z innym człowiekiem, bo to też dotyczy doradców banku i każdej innej osoby, która działa z drugim człowiekiem, a ten drugi człowiek oczekuje od niego pomocy, to mogę powiedzieć, że jako osoba reprezentująca pracowników, organizacja pracy w miejscu pracy, odpowiednia liczba ludzi, szkolenia dla nich z zakresu radzenia sobie ze stresem w sytuacjach trudnych, i dla nich szkolenia, i dla pracodawców szkolenia, bo to też pracodawcy powinni wiedzieć. Też kolega powiedział do mnie, słuchaj, nigdy nie usłyszałam dobrego słowa u siebie w zakładzie pracy. Mój pracodawca nigdy nie przyszedł i nie powiedział, panie doktorze, co pan tutaj potrzebowałby, co by panu ułatwiło pracę, z czym by panu było lżej. Mówi, tylko słyszałem ciągle, że mało, mało, więcej, więcej. A mówi, to mnie to też w jakiś sposób deprecjonowało w tej pracy. I my potem, odreagowując te wszystkie sytuacje, niestety traktujemy pacjentów w sposób przedmiotowy i jesteśmy, to tak jak to dziobanie, nie? Nas podziobano, to my i za chwilę kogoś też. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Chciałabym oddać teraz głos młodemu pokoleniu. Młode pokolenie czeka na wypowiedzenie się. Tyle tu już padło słów. Pan Władysław Krajewski, bardzo proszę o komentarz, jak to z Państwa punktu widzenia wygląda. Rzeczywiście dużo się, że tak powiem teraz, dużo padło odnośnie młodych lekarzy i też właśnie chciałbym odnieść się do wypowiedzi pana wiceprezesa, to, że rzeczywiście jesteśmy pokoleniem, które odrobiło w pewnym zakresie lekcje swoich rodziców, swoich starszych kolegów, którzy również przekazują nam, że my nie chcemy takiego życia, że z tej kultury, że tak powiem, przepracowania się, zostania po godzinach właśnie, bycia superbohaterami kosztem własnego życia, zdrowia swoich bliskich, rodzin, to rzeczywiście próbujemy z tego mylnego koła się wyrwać tak naprawdę. Ja tylko chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, bo rozmawialiśmy o statystykach, rzeczywiście ogólnoświatowo to dotyczy w różnych krajach, zjawisko wypalenia zawodowego dotyczy od 40 do 60% w poszczególnych krajach, ale zobaczmy, co stoi, że tak powiem, za tymi liczbami, bo to są suche liczby. To oznacza, że połowa lekarzy z całego świata jest wypalona. Tak samo, jeżeli mówimy o Polsce, również właśnie z szacunków niezależnych fundacji, właśnie jak fundacja Nie Widać Po Mnie, czy z badań wynika, że rzeczywiście mamy połowę lekarzy w Polsce i lekarek, które są którzy są wypaleni. I to stwarza problem, że po pierwsze, przepraszam, jeszcze chciałem się odnieść do badania, które było wykonane w Wielkiej Brytanii, ponieważ takiego badania potrzebujemy na CITO. To było badanie wśród rezydentów i chciałbym na niego zwrócić uwagę. W 2020 roku w Royal College of Physicians
zostało wykonane badanie wśród rezydentów, w których wyszło, że około 50%, znowu ta liczba, rezydentów jest wypalonych, aczkolwiek najciekawszą liczbą by było to 60% lekarzy stażystów, drodzy Państwo, którzy czują się wypaleni. To są najmłodsi lekarze, to lekarze tuż po studiach. Więc takie przeświadczenie, jak tu padło, że od starszych lekarzy, że przecież wy nie zdążyliście tak naprawdę popracować w zawodzie, skąd jest to wypalenie? I patrząc po badaniach, które były wykonane w Niemczech, Czechach, Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii, to możemy zobaczyć, że wszystkie przyczyny wypalenia zawodowego są bliźniaczo podobne. Jeżeli mielibyśmy je nazwać, to rzeczywiście, które padło tu, z przepracowanie, i my mówimy nie tylko o przepracowaniu jako, że tak powiem, godzinach tej pracy, chociaż to też stanowi pewien problem, kiedy to już przekracza 60 godzin tygodniowo, 60, nawet nie 48. Dodatkowo właśnie kwestie administracyjne, taka praca, jak tu zostało to nazwane, biurowa wręcz, które zabiera wiele czasu samego leczenia pacjenta i prowadzi do tego, że często ja nawet mogę z perspektywy młodego rezydenta, ja zacząłem tak naprawdę dopiero rok temu swoją specjalizację i powiem szczerze, że zostając po godzinach, co zostało wytknięte już nieraz przez moją narzeczoną, zostając po godzinach, to co ja robię? Ja wypełniam papierki, zamawiam, że tak powiem, różnego rodzaju, nie tylko badania, ale same papiery na te badania, bo badania już zostały, że tak powiem, zlecone w taki sposób, tylko całość procesu tej biurokracji zajmuje najwięcej czasu z całego dnia, szczególnie w mojej specjalizacji jako zabiegowca. Więc też bardzo się cieszę, że wybrzmiały słowa, że chodzi o studia, że zaczyna się tak naprawdę, ostatnio miałem przyjemność rozmawiać w podcaście Po pierwsze pacjent, gdzie padło i pani redaktor bardzo się zdziwiła, kiedy powiedziałem, że wypaleni jesteśmy na studiach. To jest niesamowite, że na 5., 6. roku można porozmawiać ze studentami, którzy naprawdę powiedzą, że oni już nie chcą pracować w tym zawodzie. Oni podważają to tak naprawdę, czy na pewno tego chcą. I te ambicje, które ta presja społeczna, która, że tak powiem, wisi nad tymi studentami, to jest jeden z tych czynników. Ale jeżeli zobaczymy głębiej, to tak naprawdę zobaczymy przepracowanie studentów, gorsze warunki nauki tak naprawdę oraz dodatkowo ten powszechny mobbing i jeżeli porównamy do czynników ryzyka wypalenia zawodowego u lekarzy i lekarek oraz czynniki ryzyka tego samego na studiach, to widzimy, że po prostu to jest to samo. Więc jeżeli zaczynamy wypalać studentów, my jako, że tak powiem, jako społeczeństwo, zaczynamy wypalać studentów już na samych studiach, to później ten problem tylko się pogarsza. Z roku na rok, szczególnie jak będziemy mieli styczność już z samym zawodem, będzie to po prostu jak taka kula śnieżna, która w pewnym momencie właśnie zmiecie nas z planszy. Więc dlatego już też zbliżając ku końcowi mojej wypowiedzi, chciałbym zaznaczyć, że właśnie dlatego my nie mamy prostych recept, panie minister, bo jak już pokazało, że niestety proste recepty się nie sprawdzają. Ale tu zgodzę się z panią przewodniczącą, że przede wszystkim, jak i pani minister zresztą też zwrócił uwagę, że jeżeli chodzi o przepracowanie, to też ważną kwestią są te obowiązki biurokracyjne tak naprawdę, więc zatrudnienie takich asystentów lekarza czy sekretarek medycznych to jest postulat, który całe środowisko medyczne wystosowuje do różnych ministerstw, że tak powiem, różnych opcji politycznych, który jest niezmienny, więc cieszę się, że pani minister zwraca na to uwagę, tylko potrzebujemy też, żeby to już systemowo zaczęło, że tak powiem, być rozwiązywane, więc też normy zatrudnienia, minimalnego zatrudnienia lekarzy na pacjenta. Ze względu na to, że nie możemy dopuszczać sytuacji, w której młody rezydent ma obstawić oddział, ma obstawić SOR, jeszcze chodzić po konsultacjach najczęściej w szpitalach powiatowych, ale w klinicznych zresztą też się zdarza, gdzie tych rezydentów jest dużo, a nadal jest taki problem, że
ta jedna młoda osoba jest odpowiedzialna za wszystko. Albo szpitale monospecjalistyczne, psychiatryczne, gdzie może zostać tak naprawdę jeden rezydent na 150-300 pacjentów, no więc to samo się prosi o kłopoty. Więc dlatego te normy minimalnego zatrudnienia są tak ważne i przede wszystkim, bo jeżeli rozmawiamy ze strony systemu, jest to nieefektywny pracownik, wypalony pracownik, to jest nieefektywny pracownik, to jest nieefektywne leczenie, to są zaniedbywani pacjenci oraz, jak już powiedziałem, to samo się prosi o niepożądane zdarzenie medyczne albo tak potocznie zwane też błędy medyczne. Więc dlatego zwracając właśnie w końcu fokus na pracownika wszystkich zawodów, nie mówię tylko o lekarzach, ale wszystkich zawodów medycznych, to musimy przede wszystkim właśnie poprawić te warunki pracy, bo wbrew pozorom to jest clue tak naprawdę tego wypalenia i jeżeli to poprawimy, to w takim razie zobaczymy, że system się polepszy, będzie lepiej działał, więc to jest trudna recepta, ale spróbujmy. No to pani minister, w takim razie teraz już nie jako lekarka, tylko jako pani minister, gdyby pani mogła powiedzieć, czy macie państwo jako Ministerstwo Zdrowia jakieś recepty na ten problem? Ja myślę, że tutaj trzeba popatrzeć na takie miejsca, na takie szpitale czy jednostki, gdzie są jakieś dobre praktyki. Bo to nie jest tak, że wszędzie jest jednakowo źle i bardzo dużo zależy mniej od Ministerstwa Zdrowia, a więcej od zarządzających szpitalami czy jakimiś innymi podmiotami medycznymi. Ja mogę państwu podać konkretne przykłady. Szpital numer jeden, który odwiedzałam. Zdarzyła się taka sytuacja, pacjent był uczulony na lek. Z jakiegoś powodu ten lek mu omyłkowo podano i pacjent zmarł. No więc to sytuacja ogromnie stresująca, prawda, dla tego lekarza, który tam, prawda, no jakby wydał to zlecenie. No i reakcja pana dyrektora. On mówi tak, w moim szpitalu, jeżeli ktoś popełni błąd medyczny, to ma zaraz przyjść i to zgłosić. I jeżeli to zgłosi, to my wynajmujemy wszelkich prawników świata i go bronimy, prawda, do upadłego, prawda, do upadłego. A pierwszą rzecz, którą robię, jeżeli ktoś popełni błąd medyczny, to wysyłam do niego psychologa. I to jest przykład takiej dobrej praktyki przeciwdziałającej stresowi, wypaleniu w takich bardzo trudnych sytuacjach. Drugi przykład dobrej praktyki. Studenci medycyny, którzy się kształcą w szpitalu klinicznym X, są zapraszani do tego szpitala, żeby podjąć pracę jako asystenci lekarza. I już, jeszcze będąc na studiach, już odciążają lekarza, wypełniając część tych papierów, prawda, oczywiście nie mogą autoryzować tego, ale mogą już część tych wpisów wykonać. Lekarz przychodzi, tylko to czyta i autoryzuje, prawda? Więc część tych obowiązków biurokratycznych jest z tego lekarza zdjęta. I takich przykładów dobrych praktyk jest dużo i trzeba je pokazywać. Trzeba takie praktyki nazywać, pokazywać, wyciągać i po prostu nagradzać tych, które te dobre praktyki wprowadzają i je upowszechniać. Bo tutaj to są rzeczy czasami na poziomie, że minister zdrowia każe, prawda, dyrektorowi szpitala, żeby tam nie było mobbingu. No co ten biedny minister zdrowia ma zrobić? Nie. Ale są tacy zarządzający, którzy potrafią to zrobić. Należy promować pewną kulturę organizacyjną, piętnować patologie typu mobbing, typu prawda, jakieś no, patologiczne zachowania i promować zachowania dobre. Więc to jest moim zdaniem głównie droga do tego, żeby tych patologicznych zachowań nie było. Nie można mówić, trzeba skarcić profesora, który mówi, bo w mojej klinice tego nie będzie. To nie jest twoja klinika. Ty tu tylko czasowo masz zaszczyt nią kierować, a to nie jest twoja klinika.
Dopóki jesteś tym kierownikiem, to nie, potem sobie stąd pójdziesz i ktoś inny tu będzie, prawda? Więc takie zachowania, takie paternalistyczne postawy trzeba piętnować. Więc myślę, że to jest tędy droga, taka metoda małych kroków. Może trzeba też to nagłaśniać, bo Państwo zorganizowaliście taką sesję, ale ona jest ostatnia. Prawda? Więc jak w hierarchii problemu, który... Proszę. Tak, ale pokazuję tutaj, gdzie, prawda, my kładziemy akcenty. Na pewno pierwsze sesje to były finanse, leki, prawda, dziura w NFZ-cie. Tak, ale tutaj super, że zorganizowaliście. Ja nie krytykuję, tylko pokazuję, gdzie jest waga do czego przykładana, prawda? Więc my musimy też i też dziennikarze, wy macie straszną misję, nieprawdopodobną, fajną misję pomagać, żeby ten system był lepszy, prawda? Czyli te dobre praktyki. Pokazujcie tych liderów, ci, którzy coś robią dobrze, bo w systemie ochrony zdrowia dużo jest złych rzeczy, ale są też naprawdę rzeczy fajne, mądre, świetne pomysły, które są warte tego, żeby, że tak powiem, no, je promować. Już od kształcenia, prawda, studentów, ja powiem tak, jako nauczyciel akademicki z wieloletnim stażem, wielu jest studentów na studiach medycznych, którzy tymi lekarzami nie powinni być. Bo jak mi student powie, że ja się nie dotknę tego śmierdzącego grubasa, to ja uważam, że on się na lekarza nie nadaje. I my nie mamy w Polsce takiego jakiegoś systemu sprawdzania na wejściu predyspozycji osobistych do tego, żeby wykonywać zawód medyczny, szczególnie taki w zetknięciu się z pacjentami, prawda? I też my sprawdzamy wiedzę z biologii i z fizyki, czy i z chemii, a nie sprawdzamy tych predyspozycji. A na innych uniwersytetach za granicą jest jakaś taka rozmowa z człowiekiem, prawda? No bo żeby być lekarzem, czy pielęgniarką, czy fizjoterapeutą, trzeba mieć jeszcze takie predyspozycje inne, więc część tych lekarzy, tak jak pan chyba powiedział, że część w ogóle nie wykonuje tego zawodu, bo oni po prostu się do tego nie nadają. No nie nadają, stwierdzili na studiach, że to nie jest ich droga i im szybciej zrezygnują, tym lepiej. Ja czasami też pytam studenta, przychodzi do mnie na egzamin, czwarty rok i on nie wie, jakie są krwinki we krwi, no czerwone i białe. No przepraszam bardzo, ja się pytam, czy pan chce być lekarzem? No nie. No to co pan tu robi? No to rodzice, bo to tam, to siam, to no tak jakoś idę, czwarty rok już mnie przepchnęli, prawda? To już skończę te studia. No i tacy ludzie, prawda, potem no gdzieś ich trzeba odsiewać, prawda? Tak, ale mamy tutaj jakieś rozwiązanie, przynajmniej ja bym poprosiła bardzo pana doktora Sławomira Murawca, gdyby pan powiedział, bo pan bardzo taki ważny czynnik podniósł, że to nie jest tylko problem lekarzy, to jest problem szerszy i ma pan też bardzo ciekawe rozwiązanie tego problemu. Tak, no ja oczywiście zgadzam się ze wszystkimi przedmówcami, ponieważ wszystkie rzeczy, które tutaj padły, są ważne i one są absolutnie trafne. Więc żeby powiedzieć coś bardziej oryginalnego, to właśnie wymyśliłem, że trochę rozszerzę ten temat. Jutro jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, 10. Ja sobie nawet zajrzałem, co jest tematem tegorocznego dnia 2024. Nie pamiętam dokładnie tego tytułu, ale to jest zdrowie psychiczne w miejscu pracy i pamiętam z tego listu przewodniego, że praca może być źródłem oczywiście dochodu, ale także sensu, radości. A może być źródłem problemów dotyczących zdrowia psychicznego, depresji, lęku czy wypalenia. W związku z tym no, taki prosty wniosek, że gdyby te zjawiska dotyczyły tylko i wyłącznie środowiska medycznego, no to Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego nie dotyczyłby tylko tego tematu. On jest powszechnym w tej chwili zjawiskiem. On dotyczy wszystkich, zarówno tych, którzy tak zasuwali bardzo intensywnie, jak i właśnie młodszego pokolenia. Te zjawiska dotyczące właśnie wypalenia zawodowego jak najbardziej dotyczą. No myślę, że nie tylko warunki pracy, ale w ogóle przebodźcowanie, przeciążenie informacyjne, to wszystko, co dzieje się w takiej sferze kultury, gdzie właśnie no w zasadzie to była mowa, że
doktorzy muszą być bogami, ale teraz tak patrząc na media społecznościowe, to wszyscy muszą być bogami, prawda? Wszędzie trzeba pokazać, że się było na jakichś egzotycznych wakacjach, ma się cudownych znajomych i tak dalej, i jest się numerem jeden. Więc wszyscy mają być bogami, w związku z tym o to wypalenie w tym momencie nie trudno. Taka rzecz, którą chciałbym tutaj powiedzieć i na którą pani minister też zwróciła uwagę w tej swojej pierwszej wypowiedzi, że wypalenie to jest kwestia też sensu, że, bo tu trochę tak padło, jakby wypalenie było kwestią zmęczenia. Można mieć poczucie sensu i być zmęczonym i nie być wypalonym, prawda? W związku z tym sens to jest to, czego pewnie potrzebujemy i co chroni przed wypaleniem, i wypełnianie tych papierów po prostu nie ma sensu i prowadzi do wypalenia. No tak. No dla lekarza, nie, tak, odbiera poczucie sensu, tak, gdy to, on ma leczyć, tak, jeżeli ma poczucie, że robię to, to pani minister o tym powiedziała, tak? Idę na studia, żeby leczyć, a jeżeli się stykam z tą rzeczywistością, która odbiera mi poczucie sensu, no to w tym momencie oczywiście no to droga do wypalenia się jawi. Także można być zmęczonym i niewypalonym, prawda, a niezmęczonym i wypalonym także. I to dotyczy wszystkich. I ten ważny element, który też tu oczywiście padał, prawda, ten element ładowania akumulatorów, tego, co możemy zrobić z kolei dla siebie. I to, co w psychiatrii się w tej chwili dzieje, to oprócz trochę takiej psychiatrii, no takiej, jak ją znamy od zawsze, to są dwa kierunki, jak mi się wydaje. Jeden jest w kierunku aplikacji, apek, coraz to nowsze apki, które mają mierzyć nasze zdrowie psychiczne, a drugi jest w kierunku kontaktu z naturą, różnego rodzaju interwencji opartych na tym, żeby gdzieś odpocząć, odparować od tego, oczyścić ten umysł i znaleźć trochę przestrzeni i na pomyślenie, i na siebie, i na pracę, i na kreatywność, bo to jak mamy trochę przestrzeni psychicznej i emocjonalnej w sobie, no to to znakomicie wpływa i na pracę, i na naszą kreatywność tej pracy, i właśnie na cierpliwość do pacjentów. Więc ten kierunek kontaktu z naturą, który w tej chwili jakoś w Polsce też się dość intensywnie, mam wrażenie, rozwija i lekarze są też tym zainteresowani. To jest taki kierunek, o którym pani tutaj łaskawie wspomniała, czyli tego jednego z możliwych rozwiązań, ale tych rozwiązań oczywiście indywidualnie może być bardzo dużo. Ja dodam jeszcze jako ornitolog amator, że dobrym hobby dla lekarzy może być ornitologia, ponieważ ona opiera się dokładnie na tej samej zasadzie, czyli rozpoznawania, tej diagnostycznej, na zbierania danych, i są takie prace, które mówią o tym, że tego typu zainteresowania mogą przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Na koniec została nam pani Urszula Szybowicz, z którą mówiłyśmy się, że podsumuje pięknie. Bardzo dziękuję, bardzo przepraszam, że troszeczkę się przeciąga nam tutaj, ale... Jeszcze dwie minutki, dobrze, ale wiem, dziękuję bardzo pani Mariol, dziękuję pani Krystyno, bardzo dziękuję, że pani byłyście z nami. Prowadzi pani Fundację Nie Widać Po Mnie, której autorskim projektem jest Wyspa, program wsparcia dla pracowników ochrony zdrowia. Powiedziała pani, że lekarze potrzebują systemowych rozwiązań i pani znalazła te rozwiązania, właściwie cała fundacja znalazła. Jakie to są rozwiązania? I jeszcze kolejny ten problem, o którym rozmawiałyśmy wcześniej. Dlaczego pomoc na miejscu nie działa? Pomoc dla lekarzy w szpitalach, bo to jest bardzo ważne. To ja odpowiem na te pytania, zamykając całą debatę, bo nie mam dużo czasu. I rzeczywiście Fundacja Nie Widać Po Mnie zaczęła działalność w 2021 roku i pierwszym projektem, który zaczęliśmy, było wsparcie dla medyka. Bardzo dziękuję szpitalowi w Wołominie, który uwierzył w nas wtedy i nas dopuścił do możliwości przebadania pracowników i później do wdrożenia pierwszych naszych takich pomysłów, co będzie działało. Też tutaj bardzo dziękuję Magdzie, że jest z nami od samego początku. Później to badanie bardzo się rozszerzyło. Dzisiaj, drodzy Państwo, będzie, jest już w trakcie badanie, zbierania, które dotyczy każdego przedstawiciela kadry medycznej, bo drodzy Państwo, to nie jest tylko lekarz i może tutaj mamy przede wszystkim lekarzy i bardzo się cieszę, że Państwo jesteście, ale my mówimy jasno, bezpieczny medyk to bezpieczny pacjent i ponieważ wybrzmiało to wszędzie, mamy pracować dzisiaj systemowo, wszyscy razem, więc nasze badanie
chyba jedne, największe w kraju, bo dotyczy każdej grupy zawodowej ochrony zdrowia, dotyczy także administracji. Mamy patronaty wszystkich samorządów zawodowych, środowiska medycznego. Jest też pytanie o rezydentów na etapie kariery, na którym jesteście i te linki do wypełnienia badań nie są ogólnie dostępne, ale otrzymujecie je w ramach swoich samorządów zawodowych, więc czekajcie na te wiadomości. Wiemy, że one do was na pewno dotrą. Jak nie, to macie do mnie kontakt, możecie oczywiście pisać. I co wdrożyliśmy, drodzy Państwo? Wyspa Wsparcie dla Medyka jest rozwiązaniem, które pokazała nam przede wszystkim Magda, żeby nie wprowadzać tego psychologa, który jest na oddziałach w szpitalu, bo to jest kolega z pracy. Nie pójdziemy do kolegi z pracy, z którym omawiamy pacjenta, pijemy kawę i mówimy, jak nas zdenerwował wczoraj mąż czy żona, porozmawiać serio o tym, co się z nami dzieje, jak się czujemy, kiedy na przykład 3 operacje pod rząd się nie udały. Więc my wprowadziliśmy, i to się świetnie sprawdza, psychologa na zewnątrz, poza jednostkami ochrony zdrowia. Wprowadziliśmy możliwość rozmawiania o emocjach, nauki komunikacji, grup Balinta, nie w ramach danego szpitala czy oddziału, tylko ogólnie zbieramy się regionalnie w Polsce, czy też Stowarzyszenie Grup Balinta przecież też rewelacyjnie działa i osoby z tego korzystające chwalą to rozwiązanie. Więc my dzisiaj też wchodzimy dalej trochę i nie tylko dajemy psychologa, ale mówimy też, to pokaż nam, dyrektorze, jak pracujecie, pokażcie nam na oddziałach, jak pracujecie, powiemy, co możemy zmienić, żeby tę organizację wewnątrz drobno poprawiać. Bo żeby wymagać zmiany legislacyjnej, musimy zacząć też trochę od siebie, bo te kwestie prawne będą trwałe, one nie będą krótkie. Więc my dzisiaj drobnymi krokami z już dzisiaj kilkudziesięcioma szpitalami wdrażamy małe zmiany organizacyjne w pracy oddziałów i robimy badanie przed i po, przed, w trakcie, po, i wiemy, co możemy zmieniać, co jeszcze poprawić i przede wszystkim uczymy kadrę medyczną, że korzystanie z pomocy specjalisty zdrowia publicznego to jest wyraz twojej ogromnej jakby odwagi i ogromnego szacunku do pacjenta i do samego siebie, bo dbasz o siebie, jesteś odpowiedzialny. Tak, mówiła pani też, że lekarze, którzy korzystają z pomocy psychologicznej, boją się ostracyzmu wręcz. Ale przecież psycholog to tak jak każdy inny lekarz. Lepszy psycholog, nie lekarz, tak? Ale specjalista zdrowia psychicznego, to jak każdy inny specjalista od jakiegoś momentu kryzysowego, to dlaczego nie mamy z niego korzystać, tak? Czy jak potrzebujemy psychiatry, to jest specjalizacja jak każda inna. Odczarujmy to w końcu. Zdrowie psychiczne nie jest elementem człowieka, czy jest elementem człowieka, ale nie traktujmy go osobno. Traktujmy człowieka w końcu jako całość. I nie bójmy się tego, że na oddziałach onkologicznych jest bardzo dużo psychologów. Super, ale dla pacjentów, tak? Nie dla kadry. Kadra z onkologii zawsze przychodzi bardziej wypalona. Takie mamy doświadczenia. Chcesz jeszcze coś powiedzieć? Oczywiście. Ja myślę, że nie możemy też nadmiernie psychiatryzować kwestii wypalenia zawodowego. To nie jest tak, że każdy lekarz, który jest zmęczony i wyczerpany, będzie szukał psychologa i psychiatry. Tak jak nie ma tabletki na wypalenie zawodowe i na to szczególne wyczerpanie, tak musimy najpierw szukać tego, co poprawia nam naszą wzajemną komunikację. I to jest przede wszystkim ta tak zwana prewencja czynna, czyli my sami musimy czuć się za to odpowiedzialni, zanim dojdziemy do tej ściany, gdzie jest uzależnienie, gdzie jest depresja rezydentów z wypaleniem zawodowym. I tutaj są sposoby takie, z którymi można sobie radzić. Jak sobie na Zachodzie z tym poradzono? Ja muszę powiedzieć, że mnie to zaskoczyło, że jak czas pracy krótszy, większe przerwy w pracy. Co to znaczy przerwa w pracy? To nie jest to, że lekarze idą na papierosa po zabiegu, prawda, przed kliniką, bo w klinice nie wolno, ale posiłek mogą spożyć wspólnie, nie gdzieś pod schodami, pomiędzy pacjentami, tłoczyć się do jakiegoś kiosku, żeby kupić sobie, nie wiem, hot doga i pracy. Tu jest kwestia inna, że oni mogą spokojnie porozmawiać. To są eleganckie restauracje, w których ci lekarze siedzą i rozmawiają. Nie o pracy, albo też o pracy. Kolejna kwestia, co wspomaga dopuszczenie kształcenie zawodowe, dodatkowe, czyli nie takie, że ja muszę prosić szefa, czy mnie puści na konferencję, bo przecież ta konferencja nie jest tylko zdobywanie wiedzy, a to są relacje.
I te relacje dają poczucie kompetencji, dają równocześnie poczucie podmiotowości, dają poczucie tego, że tam równocześnie mogę się zainteresować tą ornitologią, ale mogę równocześnie jak te rzeczy rozwiązywać. Bardzo dziękuję. Poruszyliście Państwo mnóstwo ciekawych tematów. Dużo takich optymistycznych na szczęście padło też informacji, czyli zdążamy w dobrym kierunku, są szanse, że być może jeśli spotkamy się za rok, to te procenty, te wszystkie nasze dane, które przytoczyłam na początku, będą już trochę bardziej optymistyczne. Dziękuję bardzo za dyskusję. Dziękuję Państwu. Do widzenia.